Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister. Odebranie dziecka czy dzieci rodzicom powinno być ostatecznością. Podkreślam, ostatecznością w wyjątkowych sytuacjach. Jak jest w tym obszarze w Polsce? Niestety jest bardzo źle. Dzieci są odbierane rodzicom z byle powodu. Na przykład zabrano rodzicom 11-letniego Sebastiana z powodu braku czajnika elektrycznego w domu. Dlaczego nie było tego czajnika? Bo rodzina była bardzo biedna, wręcz uboga. Ostatnio odebrano dzieci państwu Bajkowskim. Rodzina przeciętna, jak wiele w Polsce. Czy patrząc na dramat rodziny Bajkowskich, którykolwiek rodzic będzie chciał skorzystać z pomocy psychologów i terapeutów, którzy pracują w podobnych placówkach do tej w Krakowie? Czy ministerstwo skontrolowało działanie Krakowskiego Instytutu Psychoterapii? Jeżeli była kontrola, to jakie są wyniki kontroli? Czy te osoby, które zajmowały się dziećmi państwa Bajkowskich, nadal wykonują swoją pracę? Czy są zawieszeni w pełnieniu swych obowiązków? Ten przypadek został nagłośniony i bardzo dobrze. Ale ile jest podobnych przypadków nienagłośnionych, pani minister? Pytam. A więc w zasadzie przy obecnych przepisach obowiązujących w Polsce można odebrać dziecko niemal każdej rodzinie. Jak donoszą media, są już wytyczne w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, które każą za przemoc w rodzinie uznawać na przykład narzucanie swoich poglądów lub nadmierną kontrolę. Czy można, pani minister, wychowywać dziecko, nie narzucając mu swoich poglądów, choćby na kwestię dyscypliny, porządku, czystości? A kto będzie wyznaczał granicę między dopuszczalną a niedopuszczalną kontrolą? Pracownik socjalny według swego uznania? Rodzina jest największą wartością. Bez rodziny człowiek nie może osiągnąć pełni swej osobowości i samorealizacji. Trzeba dbać i chronić nasze rodziny, pani minister. A mam wrażenie, że pod obecnymi przepisami, szczególnie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nastąpił zamach na polską rodzinę. Dziękuję bardzo.